poświęcenie i nadajesz nam naród to historyczne, wyjątkowe i niezwykle podniosłe wydarzenie dla nas wszystkich, zwłaszcza dla włodarzy i mieszkańców gminy Włocławek. Ważne jest, że tę uroczystość rozpoczynamy od celebrowania Eucharystii, której będzie przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Będkowski. Witam księdza biskupa w naszej parafialnej wspólnocie i proszę o sprawowanie mszy świętej w intencji wszystkich mieszkańców gminy Włocławek oraz o poświęcenie sztandaru gminy. W dniu, kiedy dokonujemy poświęcenia i przekazania sztandaru gminy Włocławek, słyszymy fragment Ewangelii, także fragment dziejów apostolskich, który jak zawsze staramy się odnieść do tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy. Bo Słowo Boże, które słyszymy, nie jest opowiadaniem o jakichś wydarzeniach minionych. Jest to Słowo żywe, które odnosi się do naszego życia. Skoro więc przychodzimy tutaj, aby dokonać poświęcenia sztandaru gminy, a więc rodzaju wspólnoty, którą tworzą ludzie, to nie sposób nie odnieść właśnie do tego wydarzenia słów Pana Jezusa o tym, abyście się wzajemnie miłowali. To jest przekazanie pierwsze i najważniejsze. I nie chodzi wcale o to, aby okazywać jakieś szczególne uczucia, ale o miłość, która rozumiana jest w sensie Biblii i miłość, którą rozumie sam Chrystus, to znaczy gotowość służenia innym i pragnienie dobra dla drugiego człowieka. To jest ta rzeczywista miłość, o której jest mowa. W ten sposób możemy ją odnieść do każdej wspólnoty, także do tej wspólnoty, którą stanowi gmina.
wartości. W dziejach każdego samorządu terytorialnego są chwile ważne i najważniejsze. Chwile, które przemijają i takie, które zostawiają trwały ślad i na długo zapadają w pamięci. Nie ukrywając satysfakcji i dumy, że mogę do Państwa kierować te słowa, jestem przekonana, że dzisiejsza uroczystość należy do tych wydarzeń, które są kluczowymi w historii gminy Włocławek. Nie sposób w dniu dzisiejszym, szczególnie w kontekście przebiegu uroczystości poświęcenia sztandaru gminy Włocławek, poświęcenia którego dokonał biskup włocławski ksiądz Krzysztof Wędkowski przy udziale księdza Łukasza Grabiarza, proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny w Kruszynie, nie przywołać nieodległej przeszłości roku 2019 i zgłoszonej wówczas przez Klub Radnych dla Dobra Gminy inicjatywy. Wtedy podczas obrad 6. sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 12 lutego 2019 roku pan radny Bogusław Wrocławski w imieniu klubu zgłosił wniosek w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej ustanowienia symbolicznych insygniów w postaci łańcucha dla wójta gminy Włocławek. Potraktowałam tę inicjatywę jako wolę zainteresowanych środowisk skupionych wokół wszystkich pań i panów radnych, nadania gminnej symbolice właściwej rangi i jednocześnie uregulowania tej kwestii w sposób całościowy. Kierując się zatem głosami płynącymi z Rady, jak również przeprowadzoną analizą dotychczasowych prac nad symbolami gminy Włocławek, podjęłam decyzję o potrzebie kompleksowego uregulowania problematyki symboli w gminie Włocławek i zdecydowałam o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektów sztandaru gminy, flagi gminy Włocławek, pieczęci i łańcuchów przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i wójta gminy Włocławek. Pracę tę zleciłam włocławianinowi, panu Krzysztofowi Dorczowi. Potwierdzeniem słuszności tej decyzji było uchwalenie przez Radę Gminy Włocławek w dniu 29 września 2020 roku uchwały w sprawie ustanowienia flagi, sztandaru i pieczęci gminy Włocławek, łańcucha przewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz łańcucha wójta gminy Włocławek, najważniejszych atrybutów identyfikujących gminę Włocławek, symbolizujących ciągłość działań i zgodną współpracę w ramach samorządu. Wraz z ustanowieniem symboli odrębną uchwałą Rada Gminy Włocławek określiła zasady ich używania. Kolejnym krokiem i zarazem dużym wyzwaniem było wykonanie sztandaru, pieczęci i łańcuchów przewodniczącego Rady i wójta gminy. To odpowiedzialne i trudne zadanie zleciłam odpowiednio firmie Anhaft Anna Staszewska z Łowicza oraz pracowni autorskiej Stankiewicz z siedzibą w Kruszewcu. Realizację tę zwieńczyły starania i wysiłki wielu ludzi, osób, dzięki którym możemy z radością dołączyć do tych wspólnot i samorządów, dla których historia i tradycja zawarte w symbolach i insygniach stanowią wartość nadrzędną. Są wielopokoleniowe, wielopokoleniowym pomostem i trwałym fundamentem, na którym od wielu już lat budujemy pomyślność naszej samorządowej rodziny gminy Włocławek. Przekazuję sztandar gminy Włocławek wójtowi gminy, jaką będzie wyrazem naszych troski wszystkich mieszkańców o nasze wspólne dobro. Przyjmując ten sztandar, zapewniam, że wartości, które symbolizuje i utożsamia, stanowić będą fundament działania i służby dla gminy Włocławek.
sztandarowego wchodzą. Sztandarowy pan Łukasz Kwiatkowski, asystent pani Agnieszka Jędrzej oraz pani Donowa Adas. Gmina Włocławek.